kiedyś jakiś mężczyzna ciebie uderzył? Tak. Dwa razy, czy w dwóch związkach coś takiego się zdarzyło w moim życiu. Jak do tego doszło? To jest zadziwiające w ogóle, wiesz, że kobiety, które są silne, przebojowe i tak naprawdę potrzebują tylko partnera, a nie tatusia, nie wybawiciela, się pakują w takie układy, które potem je wyniszczają i na długie lata je drenują z energii. I w ogóle ukradł jej z domu biżuterię, którą wręczył w ramach prezentu przeprosinowego tej swojej byłej dziewczynie, która go przyjęła z powrotem. Także... Telenowela. Mówię ci, scenarzysta z Hollywood by w to nie uwierzył. Nigdy w życiu. Dzień dobry, kochani, witam Was na kanale Malina Błańska. Dzisiaj zapraszam Was na plotki relacyjne. Moją rozmówczynią jest Julia Oleś, kobieta petarda, kobieta, która skrywa się w internecie pod pseudonimem Fabulous. Dzień dobry. Dzień dobry, Julia. I słuchajcie, na sam początek popuścimy wodze fantazji. Julia, powiedz mi, co spotkałoby mnie, gdybym nasz wywiad wystawiła nie Twoim nazwiskiem, tylko hasłem była narzeczona Kamila Durczoka. Myślę, że przede wszystkim by Cię spotkała karmiczna zemsta, bo ja sama się nie mszczę. Raczej, wiesz, przychodzi za mnie robić przeznaczenie, tak? Ale myślę, że byś na to nie wpadła jako feministka chyba. Czy jednak clickbait ważniejszy? Słuchaj, no więc tutaj muszę się, wiesz, uderzyć w serce, bo jak wiemy, Dominikę Korwin-Mikke... Wiem, pamiętam. I stawiłam żoną. Powiedziałam ci, że mnie to ubodło trochę, ale tam to jest inna sytuacja, bo Dominika poniekąd buduje swoją obecność w mediach właśnie na tej konotacji, więc zresztą ona chyba się kompletnie o to nie obraża, że tak jest nazywana. Nie, ale ja przyznam ci się i wam też, że miałam taki zgrzyt wystawiając to w taki sposób, bo sobie myślałam, no... Nie chciałabym, nie? Feministyczne serduszko płakało. Tak, a z drugiej strony miałam takie poczucie, że to był wywiad, który chciałam, żeby ludzie zobaczyli, bo to był pierwszy wywiad z nią. A Dominiki Korwin nie wiedziałby, jasne, kim ale ona... ty też przeprowadziłaś raczej wywiad właśnie z żoną Korwin-Mikkego, a nie z nią jako osobą, nie? Bo to był wywiad w dużej części poświęcony właśnie dynamice ich związku, więc to chyba się nie... Obiecuję wam, że zrobię jakiś wywiad z facetem i wystawię go mąż jakiejś cudownej kobiety. Tak? Będzie porówno, nie? Dobrze, a ja też wezmę jakiegoś twojego partnera i powiem, że partner Maliny Błańskiej. Co ty czujesz, gdy czytasz te nagłówki? Wcześniej narzeczona Kamila Durczoka, dziewczyna Kamila Durczoka, teraz nie, ex. No częściej kochanka, omówmy się, to jednak są tabloidy. Kochanka, wiesz, taka nomenklatura tam była. No wiesz co, z jednej strony mnie szlak trafiał i cały czas mnie to drażni, z drugiej strony ja wiedziałam, na no też co się pisze. robiłaś w mediach, nie? Dokładnie tak, dlatego ja kompletnie nie byłam zaskoczona narracją, jaka się pojawiła. Wiedziałam, że ona się pojawi i że tak to będzie wyglądało, więc wiesz, jak wiem, jak się robi ten biznes, to się nie mogę na niego obrażać. Poniekąd weszłam w to świadomie. Natomiast wiesz, ja robiłam różne rzeczy długo przed tym związkiem i robię po tym związku i... A miałaś tak, że miałaś potrzebę udowodnienia? No ale moment, ja tutaj mam jeszcze tożsamość. Ja to zrobiłam, to nie, zrobiłam. Wiesz, komu miałam to udowadniać? Tym, którzy przychodzą z tezą, przeczytawszy coś stronniczego bądź ukierunkowującego w mediach plotkarskich, nie będą przekonani przez moje próby udowodnienia im, że jest inaczej. A ci, którzy chcą sobie zadać trud, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, podłubać w temacie, poznać kogoś, to zrobią i nie potrzebują wtedy moich gorączkowych prób, żeby się dowiedzieć, kim jestem i czy coś więcej sobą kiedykolwiek reprezentowałam. A czy dzwonią jeszcze do ciebie w temacie twojego byłego związku? Dzwonią, to jest jasne, że dzwonią. Też znowuż nie obrażam się na to, bo wiem, że tak być musi, natomiast ja konsekwentnie dziękuję za zainteresowanie i odkładam słuchawkę. Nie będziemy gadać o twoich byłych związkach. Bardzo miłe. Ale zapytam cię o doświadczenie związku ze starszym facetem. Zdarzyło się. Nawet dwa razy się zdarzyło. Co i chcesz wiedzieć? Czego nie wiesz? Potrzebuję twojego wsparcia, bo ja wiem wszystko i moim zdaniem wiem, że wiesz, to tak. Nie jest dobry pomysł, to nie jest nie partnerska jest. Relacja. Bywa. Bywa? Powiedz. Tak. Co się musi złożyć, żeby to była partnerska relacja? Bo moim zdaniem to zawsze jest człowiek dorosły, który
bardzo wiele czynników. Znaczy, tak, przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś dużo starszy szuka dużo młodszego partnera i z drugiej strony, dlaczego ktoś młodszy wiąże się z kimś dużo starszym, bo to zazwyczaj każe już przypuszczać, że tam jest jakiś kłopot i że coś ktoś sobie rekompensuje. I to zazwyczaj na dzień dobry narzuca pewnego rodzaju dysproporcje. I te role rzadko są partnerskie w takich związkach, ale absolutnie nie jest to regułą, bo bywa tak, co przeżyłam szczęśliwie, że po prostu zakochuje się człowiek w człowieku i nie dlatego, ani, ani nie mimo to, że jest różnica wieku. To nie zawsze jest najważniejsze albo nie zawsze jest dominujące, choć myślę, że jeżeli jest duża różnica wieku, to prędzej czy później to musi wyjść. A jakie są skuchy na drodze? Zależy bardzo od relacji, bo jeżeli ona faktycznie jest oparta na jakiejś dysproporcji i partnerzy sobie jakieś swoje braki uzupełniają tą relacją, to to jest na dzień dobry skazane na niepowodzenie i tam musi być mnóstwo po drodze potknięć. Natomiast jeżeli faktycznie to jest relacja partnerska, już pobawmy się w taką utopijną wizję, że to jest relacja partnerska, w której dwoje dojrzałych, pełnowartościowych ludzi pomimo różnicy wieku coś buduje, to myślę, że mogą być przede wszystkim kłopoty organizacyjne, czyli to, że ktoś jest na innym etapie życia, ktoś chce mieć dzieci, ktoś niekoniecznie, albo ktoś już ma, albo ktoś czuje, że może nie jest na siłach, żeby budować rodzinę, albo właśnie z drugiej strony ktoś uważa, że ma mało czasu, więc bardzo chce założyć tę rodzinę już, a partner uważa, że to jeszcze nie jest jego moment. Myślę, że to są takie podstawowe wyzwania. Słuchajcie, opowiedziałam kiedyś Julii historię o tym, jak co się wydarzyło, w jakiej historii ona pojawiła się w moim życiu. Bardzo mnie to rozbawiło, że taka historia do ciebie dotarła. Opowiem wam ją, a potem przejdziemy do tego, co Julia dzisiaj robi. Słuchajcie, więc jak wiecie, pracowałam w Wirtualnej Polsce. I jednego dnia, którego mnie nie było akurat w pracy, urwały się telefony od moich koleżanek, że przyszła taka jedna, była przeprowadzona przez całą w ogóle, przez całą redakcję. Że szła dumnie. Najpierw szedł jej biust dumny, potem ona, jej blond kudły. Ale wzięłam wszystkie części ciała wtedy, tego dnia. Nie po, ale biust. Po kolei, bo wiesz, kto pierwszy wchodził. No i że Julia, że taką kobietą pewną siebie trzeba być. Że od ciebie to emanowało. Bardzo mi miło słyszeć taką historię, chociaż cały czas mnie to zaskakuje, wiesz, że tak to zostało sprzedane. Opowiadam o tym dlatego, bo dzisiaj słuchamy twojego podcastu. Tak, znaczy niektórzy słuchają, ty słuchasz. Między innymi twojego wyznania o byciu w związku toksycznym. Mhm. Jak sobie teraz przypominam, wiesz, tą dziewczynę torpedę, która przeszła wtedy, znaczy przypominam, nie widziałam cię, ale wiesz, z narracji dziewczyn, a wiadomo, komplement powiedziany przez kobietę liczy się dwa razy, to sobie myślę... A w Warszawie razy trzy. Za takimi dziewczynami też stoją dramaty. Za takimi dziewczynami z mojego doświadczenia wynika... Najbardziej, najczęściej przede wszystkim stoją dramaty. Bo to są dziewczyny, które najprawdopodobniej tę swoją pewność siebie musiały wykuć w bardzo trudnych warunkach na froncie. Osiecka pisała, nikomu nie żal pięknych kobiet. Tak, i jakkolwiek rozumiem, że przytoczyłaś to teraz, bo w ten zawalowany sposób chcesz mnie skomplementować i bardzo dziękuję, to też powiem, że to jest tekst, którym kiedy było mi bardzo ciężko w życiu, pocieszała mnie moja mama na odległość, bo ze Stanów Zjednoczonych właśnie tę piosenkę mi dedykowała. I myślę, że trochę chciała mi dodawać wtedy otuchy właśnie tym tekstem. Nie wiem, czy do końca o to jej chodziło i czy osiągnęła wtedy cel. Bo tak, to rzeczywiście tak jest, że nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że ja się teraz do tego grona próbuję zaklasyfikować, ale z moich obserwacji wynika, że rzeczywiście jest takie przekonanie, że ładnym ludziom jest łatwiej i wszystko przechodzi im bez trudu, a jeżeli osiągają jakiś sukces, to najpewniej nie za sprawą swojej ciężkiej pracy bądź talentu, tylko układów i szczęścia w życiu. Więc tak, nie żal pięknych kobiet najczęściej, to prawda. Powiedz mi, Julia, dlaczego odważyłaś się opowiedzieć o swoim doświadczeniu toksycznego związku? Długo się wahałam i długo nie mówiłam na ten temat, bo uważałam, że to jest niepotrzebna wiwisekcja. I zresztą do dzisiaj staram się nie mówić szczegółowo i nie opowiadać o doświadczeniach innych osób zaangażowanych w tę sytuację, tylko o swoich własnych. Ale kiedy zaczęłam nieśmiało od czasu do czasu coś na ten temat przemycać, głównie na Instagramie, to zdarzyły się dwie rzeczy.
Po pierwsze, moje kochane Halinki, czyli moje obserwatorki na Instagramie, zaczęły do mnie się masowo odzywać i opowiadać o swoich doświadczeniach. I to było wstrząsające. Aczkolwiek to jest już inny wątek, to i z jaką odpowiedzialnością się wiąże stawanie się administratorem takich historii intymnych. Ale druga rzecz była taka, że osoby z mojego otoczenia i osoby, które znałam dobrze bądź bardzo dobrze, kobiety silne, piękne, przebojowe, na doskonałych stanowiskach, moim zdaniem niezależne finansowo, choć nie zawsze tak było, były również w takich związkach, w których umierały powoli. I to były sytuacje, w których nie powiedziałabyś, że tam może być coś nie tak, bo to z zewnątrz wyglądało jak bajka. Bardzo dużo moich koleżanek bliskich bądź dalszych zaczęło się otwierać, mówić, co się dzieje z zamkniętymi drzwiami i wtedy sobie pomyślałam, że tak, po pierwsze, nie byłam odosobnionym przypadkiem i nie byłam jakimś błędem w systemie, tylko to się zdarza częściej niż nam się wydaje. A po drugie, że jeżeli takie kobiety, które teoretycznie mają wszystkie narzędzia, żeby sobie radzić w takiej sytuacji, żeby być niezależne, żeby szukać pomocy, bo wiedzą, że mogą, nie dają rady wyjść z takiej sytuacji, to co mają powiedzieć kobiety, które tych wszystkich narzędzi nie mają? Bo na przykład są stuprocentowo uzależnione od swojego partnera, bo nie pracują zawodowo, bądź zarabiają bardzo mało, bo mieszkają w małym mieście, w którym nie mogą szukać pomocy, terapii, bo nie mają rodziny, nie mają przyjaciół. Jest mnóstwo sytuacji, w których kobieta może czuć się w potrzasku. Więc jeżeli kobieta, która według takich naszych kryteriów w zachodnim europejskim społeczeństwie jest silna, nie potrafi się wyzwolić z takiej sytuacji, to w takim razie problem jest większy niż myślałam i stwierdziłam, że chyba jeżeli mnie się udało pewne rzeczy przezwyciężyć i udało mi się pomóc kilku bliskim osobom, to mam obowiązek wyjść i próbować pomagać niektórym zagubionym owieczkom, kobietom na zakręcie. Bo wiesz, myślę sobie, że jeżeli moje historie i to, że staram się dzielić tym, z czego się nauczyłam podczas swojej podróży, pomoże choć jednej dziewczynie, to nie tylko warto było o tym mówić, ale być może warto to było wszystko przeżyć. O, myślisz, że jest jakiś sposób, by nie wejść w to bagno? Bo zastanawiam się, mówimy teraz już o leczeniu ran, nie? O ratowaniu za uszy dziewczyn już, które są potąd w tym bagnie. Ale czy jest sposób, by w to nie wejść? Czy są sygnały, które musimy widzieć, które lekceważymy, które ty lekceważyłaś? Wiesz co, to trochę z innej strony bym na to spojrzała. To nie jest nigdy przypadek, że się tworzy taki związek. I on powstaje po prostu na podatnym gruncie i albo to jest trudna sytuacja życiowa osoby, która taki związek tworzy, albo to są jakieś braki charakterologiczno-emocjonalne, traumy z dzieciństwa, nieprzepracowane tematy, które po prostu nadają się na terapię. Bo po pierwsze przyciągamy takich ludzi, jakimi sami jesteśmy i przyciągamy to, czym emanujemy, a po drugie człowiek, który jest w dobrym miejscu, zdrowy, szczęśliwy, silny wewnętrznie i ma dobre wzorce, nie zbuduje takiego toksycznego związku, po prostu. Bo pewne rzeczy, które się pojawiają od razu, są dla niego lampkami ostrzegawczymi i go odrzucą, a jeżeli ktoś ma ten swój wewnętrzny kompas trochę rozregulowany, to pójdzie w taki układ. Czy kiedyś jakiś mężczyzna ciebie uderzył? Tak. Dwa razy. W dwóch związkach coś takiego się zdarzyło w moim życiu. Jak do tego doszło? Wiesz, to były dwie różne sytuacje, dwie różne relacje i to są dwie bardzo długie historie, więc... Bo mówimy, Julia, do kobiet w kraju, w którym ponad 65 tysięcy kobiet w zeszłym roku tak doznało przemocy w rodzinie. Pełna zgoda. Więc wyobrażam sobie, że te historie, mimo tego, że były różne, mogą się jakoś wpisywać w historie, które spotykają te różne kobiety. Ale to opowiem ci taką historię, skoro zaczęłaś ten temat. Najwyżej się to wytnie. Potęga montażu na słuchaczu. Tak. Sprzed kilku lat. Właśnie z tego powodu, że staram się unikać tak zwanej taniej sensacji, raczej o tym nie mówię. To jest bardzo mocna historia i ja się wiele razy bałam, że nie będę w stanie udźwignąć tego, co przyjdzie po niej.
My żyjemy w kraju, w którym to przyzwolenie na przemoc w rodzinie jest nadal ogromne. I sama tego doświadczyłam kilka lat temu. Byłam w takiej relacji, która była przemocowa. Natomiast ja pochodzę z domu bardzo szczęśliwego, dobrego, zdrowego. Moi rodzice są bardzo kochającą się parą i bardzo się przyjaźnią, bardzo się wspierają. Więc tutaj nie miałam zaburzonego tego wewnętrznego kompasu, o którym przed chwilą mówiłam. I wiedziałam, że coś jest nie tak, kiedy zaczęło się dziać. Coś, co było niepożądane. Natomiast to był trudny czas dla mojej rodziny. Moja mama wtedy bardzo chorowała. I kiedy pojawiła się ta przemoc, to czułam jako bardzo młoda dziewczyna, że nie mogę obciążać mojej mamy tą sytuacją, że nie mogę pójść do moich rodziców, bo oni mają teraz za dużo na talerzu. Słowem, stwierdziłam, że jakoś dam sobie radę to poukładać sama. I teraz co robi dobre dziecko z Polski? Czego cię uczą, jak jesteś malutka? Że masz problem, to idziesz do policjanta albo do księdza. Więc ja poszłam do księdza. I poszłam do zaprzyjaźnionego księdza w parafii, w której wówczas mieszkałam, a wywodzę się z rodziny katolickiej, więc był to wzorzec silnie wpojony. I powiedziałam temu księdzu, co się dzieje, na co ksiądz tak się zamyślił i powiedział, ale no można powiedzieć, że tylko pani tak jest traktowana, prawda? A ja mówię, no tak, myślę, że tak. Mówi, no to można powiedzieć, że w ten sposób pani partner okazuje pani uczucie. Że jesteś wyjątkowa. Że jestem wyjątkowa. Więc ja wówczas wybuchnęłam śmiechem, bo jestem z natury złośliwa. I powiedziałam, super, super, proszę księdza. Tylko obawiam się, że ja tak po prostu fizjologicznie nie wytrzymam za bardzo, bo... Tej wyjątkowości. Tak. Tak, bo on robi mi całonocne awantury, ja nie śpię, tam potem ten nos boli, no ciężko, więc obawiam się, że po prostu chyba nie dam rady z tym wyjątkowym klimatem, na co on powiedział, ale pani mówiła, że pani jest studentką. Ja powiedziałam, no tak. Mówi, no to ja nie wierzę, że pani nie znajdzie w ciągu dnia kilku minut, żeby się przekimać, zanim on wróci do domu i robi awanturę. Po prostu dobra gospodarka czasem. Tak, praca, ja mówię, no miał tak. Przestrzeń. No przecież ma rację. Wiesz, ja przepraszam cię, że ja to próbuję prześmiać. No, ale ja rozumiem, że to było wiele lat temu i ty masz to już sama w sobie przepracowane. Co znaczy, zrobiłaś? Wiesz, ja to miałam przepracowane w momencie, kiedy to usłyszałam, bo to był taki poziom absurdu. Wiesz, ja wyszłam stamtąd i się rozpłakałam w samochodzie, bo stwierdziłam, że po prostu zostałam, wiesz, absolutnie zdradzona przez kogoś, komu powierzyłam poważny problem i komu ufałam. Więc zaczęłam szukać pomocy gdzie indziej po prostu i absolutnie to nie przyczyniło się do narastających problemów i nie potęgowało to mojej traumy. Ale znowuż, gdyby trafiło na kogoś, kto uważa, że te słowa tego księdza są święte i że on ma zawsze rację. Co ma zrobić kobieta, która idzie szukać pomocy, mówi księdzu, że mąż ją leje, a ksiądz mówi, że to super, bo to znaczy, że jest wyjątkowa. Czy ty próbujesz radzić swoim Halinkom? Gdy one zwracają się do ciebie ze swoimi problemami. To jest bardzo... No bo jesteś powiernikiem? Jestem. Grubych historii. Bardzo. A wiesz, w momencie, kiedy ja teraz nagrywam podcasty o takiej naprawdę poważnej tematyce, to ja tych historii dostaję codziennie po kilkadziesiąt. Staram się im nie radzić, bo ja nie jestem kimś, kto może komukolwiek radzić. I ja to zawsze mówię na początku i na końcu każdej historii, że ja się tym dzielę. Natomiast... Jeżeli ktoś ma problem, to po prostu musi szukać pomocy u specjalisty. Ja nie jestem ani psychoterapeutą, ani nie znam tych sytuacji od kuchni. I ja mogę wesprzeć, wskazać drogę, czasami wzmocnić. Natomiast bardzo to jest niebezpieczna pułapka, jeżeli ktoś działa w internecie i mu się wydaje, że jest wyrocznią, że jest Bogiem i że ma teraz tytuł, żeby komuś radzić. No staram się tego nie robić. Uważam, że nie mam tytułu, żeby radzić. No w tym szalonym świecie ty... Matka dziecka, które wychowuje się w rodzinie patchworkowej, ponieważ nie jesteś z tatą w dwóch nawet Maxa. Rodzinach patchworkowych, można powiedzieć, jeżeli by to tak chcieć rozdzielić. Znaczy faktycznie wszyscy razem tworzymy jeden kolorowy patchwork. Próbujesz dowieść ten projekt najważniejszy, czyli wychowanie małego człowieka. Tak. Powiedz, jak to jest w rodzinie patchworkowej? Nie wiem, jak jest w każdej, wiem, jak jest w naszej. Jest dobrze. A gdy pojawiali się twoi nowi partnerzy, bo to, że ty się rozstałaś z ojcem Maxa, nie spowodowało, że weszłaś w celibat.
Ja przede wszystkim starałam się, moje dziecko być może nadmiernie czasami, taka już domena matek, ochronić i takim parasolem właśnie opieki otoczyć na wszelki wypadek, żeby zminimalizować straty. Niewątpliwie muszą się pojawić takie wiesz, sytuacje, w której się rodzice rozstają dziecka. Straty wywołane tym, że jego rodzice nie są razem. I też, co jest bardzo istotne, on nie był dotychczas za bardzo zaangażowany w moje życie uczuciowe. On nie był świadkiem moich różnych zlotów i upadków. I nie był świadom do końca tego, że na przykład ja coś, kogoś poznaję, że gdzieś schodzę na randki czy coś takiego. Był taki moment, że rzeczywiście byłam samotna i przez chwilę próbowałam się zastanowić, w jakim kierunku to swoje życie poprowadzić. Mam znajomą, która też jest samotną mamą i ona robi to trochę inny sposób, mianowicie wszystkich swoich kolejnych chłopaków przedstawia temu swojemu dziecku i patrząc na to uznałam, że to chyba nie jest model, który chciałabym przedstawić mojemu dziecku. A z drugiej strony, bo ten patchwork ma dwa oblicza, czyli jest twój dom, jest dom ojca. Tak. I tam też są nowe kobiety. Nowa kobieta, nie wiem. Tak. Nie chcemy wchodzić tak z butami w życie ojca Maksa, ale, ale chcę podubać w twoich emocjach. Gdy twoje dziecko ma kontakt z inną kobietą, która może wejść, nie wiem, próbuje wejść, albo staje się bliska, trochę na zasadzie macochy. Tak jest i oby tak było. Bo ty tak strasznie spokojnie o tym mówisz. No powiem ci więcej. Robiłam kiedyś wywiad z wróżką. Nie oceniaj. Bo to jest bardzo dobry temat. Bo rozmawiałam o tym, z jakimi kłopotami przychodzą do niej ludzie. No i ona też mi przyznała, że bardzo często kobiety dostają szału, po prostu czarno przed oczami. No, gdy mężczyzna, z którym byłeś, rozstały się, wiąże się z kimś nowym i jest kwestia taka, że te dzieci ocierają się o tą kobietę. Nie? No to fatalne. W takim razie doświadcza ich ogromnej niedojrzałości, bo wiesz, dzieci nasze uczą się świata, relacji, miłości, patrząc na nas. To, że nie wyszło rodzicom, nie znaczy, że to jest sprawa przegrana. Bo te dzieci nadal mogą nabyć dobre wzorce i popatrzeć na to, jak powinien wyglądać fajny związek, obserwując te nowe związki swoich rodziców. I po pierwsze, tata mojego syna jest bardzo fajnym, bardzo mądrym, bardzo dobrym człowiekiem, jest świetnym ojcem i wiem, że nigdy w życiu nie związałby się z kimś, kto nie akceptowałby Maksa albo kto by źle go traktował na przykład. Więc wiesz, jakby tutaj ufam jego osądowi i mam absolutne poczucie bezpieczeństwa. A z drugiej strony ja mam ogromną nadzieję, że zarówno on, jak i ja, budując swoje związki, będziemy uczyli nasze dziecko, jak dobry związek powinien wyglądać. Ja mam ogromną nadzieję, że on będzie się uczył partnerstwa, miłości, czułości, opiekuńczości, przyjaźni w domu, obserwując związek taty i obserwując związek mamy. To są twoje emocje, nie? Twoje emocje, a synek? Jak on się odnajduje w patchworku? W ogóle nie odczuwa tego, że ta sytuacja może być w jakiś sposób nietypowa. Już pomijam to, że patrząc na statystyki, to raczej to nie jest już powoli sytuacja nietypowa. Okay. I nie oceniam tego, że to jest dobre czy złe, no, ale takie są fakty. Nie ma kompletnie dyskomfortu z tym i bardzo dobrze mu jest w obu domach, więc to jest najważniejsze dla mnie. No, jest bardzo szczęśliwym dzieckiem, bardzo radosnym. Znowuż mamy z moją przyjaciółką taką teorię, że jesteśmy obie nieco przeterapeutyzowane ze względu na to, że dużo przeżyłyśmy i chodziłyśmy na terapię różne, szukałyśmy pomocy i dokształcałyśmy się. Więc obie jesteśmy z całą pewnością przewrażliwione, ale właśnie ze względu na to moje przewrażliwienie również w pewnym momencie postanowiłam sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy na przykład nie przeoczyłam jakiegoś symptomu, że on sobie nie radzi z dynamiką relacji w swoim domu i w swoim życiu. No ale nie, okazało się, że wszystko wzorcowo jest bardzo radosnym, szczęśliwym, ufnym dzieciakiem. I to jest najważniejsze, wiesz, to jest dla mnie taki ogromny sukces, bo biorąc pod uwagę pewne wyboje, które nastąpiły, mogło to się skończyć niezbyt dobrze i mogłam mu zaszczepić
pewne traumy, których nie chciałabym mu zaszczepić. Z całą pewnością i tak, wiesz, prędzej czy później się okaże, że tam jakiś ślad został, bo wiadomo, że się wszyscy potem dowiadujemy, że rodzice nam zrobili krzywdę i zawsze na terapii się potem, wiesz, wywleka różne rzeczy. Ale też, kochana, pamiętaj, że terapia nie jest dla ludzi wykrzywionych, skrzywdzonych, tak, że każdy, tak, oczywiście, jest to element samorozwoju. Tak. Jakby odczarujmy to, nie? Nie mówmy, że... Nie, ona się śmieje. Wiesz, to moja mama zawsze mówi, że jasne, ja wyprówam sobie flaki i tak potem poszłaś na terapię i dowiedziałaś, że wszystko moja wina. No wiadomo, no, ale ona też poszła na swoją terapię, też dowiedziała, że wszystko jest wina jej matki. Nie, to zupełnie, to mówię żartobliwie. Terapia jest absolutnie najlepszym, co mogłam zrobić w życiu i to są najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. Czy spotkałaś się z takim hasłem, że kobieta z dzieckiem to jest, wiesz, kobieta z bagażem? Kobieta oczywiście. Drugiej kategorii. Już w zasadzie oczywiście. My nie mamy wyboru. My musimy brać, wiesz, to, co Pan nam da, tak, od tego Pana, który zechce w ogóle z nami rozmawiać. Spotkałam my się... już nie dyktujemy warunków. Słyszałam taką teorię, że w ogóle do kobiety do 25 roku życia dyktują warunki, a potem już muszą brać, co im rzuci się na stół. Natomiast, co jest ciekawe, słyszałam taką opinię, że kobieta z dzieckiem jest kobietą z bagażem. Nie tylko ze strony mężczyzn, ale ze strony samych kobiet, które, wiesz, mówią o sobie w sytuacji, w której się rozstają z partnerem jakimś, albo próbują sobie układać życie, że no, ale wiesz, no ja mam bagaż, ja mam dziecko. Ja mówię, kurczę, jaki bagaż? To nie jest bagaż, wiesz. Ja wychodzę z takiego założenia, że moje dziecko nie jest moim bagażem, tylko jest najwspanialszym, co ja mogę wnieść w nową relację. To jest mój największy skarb. I jeżeli ktoś tego nie dostrzega, to już na dzień dobry sam sobie wystawia doskonałą recenzję. I ja mogę się tylko cieszyć, że tak szybko mi się udało kogoś w ten sposób poznać z tej strony i poznać całą prawdę o tym, co sobą reprezentuję. Bo jedną rzeczą jest to, że mężczyźni mogą nie chcieć się spotykać z kimś, kto ma bagaż. I to jest zrozumiałe. Kobieta też może nie chcieć mieć kogoś z bagażem. Natomiast pogardliwe wyrażanie się na temat kobiet z dziećmi, samotnych matek, to jest coś, z czym mam ogromny problem. Już pomijając wszystko inne, to, że mówisz, moje dziecko jest wspaniałe, jest absolutnie moim, wiesz... Kradnie serce po prostu. No bo kradnie, ale wiesz, pomijając to, to ja myślę, że wiesz, to kim się kobieta staje, jak się zmienia, kiedy zostaje matką, To jest fantastyczny proces i myślę, że nie ma żadnego bardziej transformującego doświadczenia niż macierzyństwo dla kobiety i bardzo często się mówi, że kobieta jest niepełna, dopóki nie zostanie matką. No nie jest niepełna, ale z całą pewnością macierzyństwo było czymś, co bardzo mnie ubogaciło i bardzo się cieszę, że takiego cudnego skrzata mam to. Ale wiesz, mówisz, Julia, to z dumą. Zastanówmy się, czy ta duma nie bierze się też z tego, że ty masz ten komfort, że całe życie zarabiałaś na siebie. Byłaś samodzielna finansowo. Ale to nie był mój komfort, tylko moja decyzja. No i ciężka praca, ale... Tak, od 19 roku życia pracowałam na siebie. Ale taka wiesz, jest nie ostateczność, nie? Że efekt jest taki, że ty decydujesz o sobie i o swoim dziecku. Tak. I zawsze tak było, że decydowałam o sobie. Ty nie czekasz na wybawiciela. To prawda. A są sytuacje takie, w których kobiety są albo skazane na bycie z facetem niefajnym, a gdzieś, wiesz, w tle szukają kogoś, kto by przejął na nakładkę te sytuacje, te obowiązki, te odpowiedzialność. A to się nie może udać. Jeżeli się szuka kogoś, kto wypełni jakąś lukę i wejdzie w czyjeś buty, to się nie może udać, bo to nigdy nie jest relacja partnerska. Jeżeli rozmawiamy teraz o ideale, jakim jest relacja partnerska, który jest szacunek wzajemny i miłość i obie strony wnoszą dużo i tyle samo wyciągają, to nie możemy mówić o sytuacji, w której ktoś realizuje czyjś projekt. A spotkałaś się kiedyś z sytuacją, w której to facet pasożytował? O Boże, to oczywiście, że tak. Oczywiście, znaczy, że tak. Fakt, że zadałam to pytanie prosto z pytania o kobiety, które mają dziecko, to nie jest tak, że uważam, że one pasożytują. Absolutnie, nie? W ogóle to no tak, ale rozdzielam. Ale o tym taka sytuacja. Z toku myślenia mówimy. Tak, oczywiście. No, opowiadaj. Wiesz co, nie zdarzyło mi się spotkać pasożyta takiego ekonomicznego w moim życiu, emocjonalnych, do takich miałam pecha.
takich, którzy drenowali ze mnie i byli wampirami energetycznymi, ale moja bardzo bliska kumpela była w takiej relacji, która absolutnie mnie do dzisiaj zadziwia. To absolutnie nie był fascynujący przypadek. To był człowiek, który kreował się na bardzo silnego biznesmena, osiągającego ogromne sukcesy. I gdy się poznali, on rzekomo był po rozstaniu. Znaczy, właśnie trudno powiedzieć, czy on był po tym rozstaniu, bo już teraz nie wiemy, czy on kłamał, że się rozstał, czy się zastanawiał o tym rozstaniu, czy faktycznie było tuż po, trudno powiedzieć. W każdym razie okazało się, że cała ta otoczka, którą nam prezentował, to były okruchy po tym związku z bardzo majętną kobietą. Ona mu kupiła mieszkanie, samochód, którym jeździł, ubrała go z stóp do głów, dlatego on sprawiał wrażenie faktycznie mężczyzny bardzo efektownego, odnoszącego sukcesy. A potem okazało się, że to był człowiek też z jakimiś różnymi nałogami, problemami, hazardzista, który nie tylko nie był, nie odnosił sukcesów, ale w ogóle był bezrobotny, miał długi, okradł ją potem, wspaniałe rzeczy. I w ogóle ukradł jej z domu biżuterię, którą wręczył w ramach prezentu przeprosinowego tej swojej byłej dziewczynie, która go przyjęła z powrotem. Także telenowela. Mówię ci, scenarzysta z Hollywood by w to nie uwierzył. Nigdy w życiu. Także zdarzają się, znam takich przykładów mnóstwo. I w ogóle chyba znam więcej takich przykładów niż przykładów na tezę odwrotną. Bo raczej, tylko znowu, wiem, że to ja nie jestem jakoś specjalnie obiektywna, ani nie jestem jednoosobową grupą badawczą. Po prostu tak się złożyło, że mam wokół siebie same silne kobiety. Które też nie są wolne od przygód w swoim życiu, nie? No nie są, nie są. Ale to właśnie jest to, o czym staram się mówić na co dzień. To jest zadziwiające w ogóle, wiesz, że kobiety, które są silne, przebojowe i tak naprawdę potrzebują tylko partnera, a nie tatusia, nie wybawiciela, się pakują w takie układy, które potem je wyniszczają i na długie lata je drenują z energii. Bardzo mi się spodobało w twoim podcaście to zdanie na samym początku, które mówisz. Mhm. O drodze do naszego spokoju i równowagi. Mhm. Tobie życzę tego spokoju i równowagi, wiesz, żebyś po prostu była zen chodzący. Mam, niech tak po prostu zostanie. Was, kochani, zapraszam do wysłuchania Złamane Obcasy, tak się nazywa podcast Julii. Dziękuję wam bardzo, subskrybujcie kanał i czekajcie na kolejnych gości.